Скажите, из какого города? Кедровка? Кедровка. Но? Кедровка... Сибирия. Сибирь. Сибирь. Тетрис или Моге? Na głównych drogach są właśnie takie stacje kontroli. Tutaj jest waga. Tutaj właśnie kamazem przejeżdża przez taką wagę. Koleś sobie tam na komputerku w budyneczku widzi, ile kilogramów typek ma. Ale jestem w święcie przekonany, że większość tirów jest całkowicie przeładowana. Jak oni się do tego odnoszą? Mówił, że korupcja już cały czas bardziej ustaje, że nie jest niczym popularnym. Jednak ciężko jednoznacznie określić, czy ta korupcja ustaje, czy też nie ustaje. Nadal biorą łapę, jak to się mówi, ale jak jest tak naprawdę, to nikt nie wie. Klientela wchodzi do klopa. Tak, takie właśnie klopy, że tak powiem, ubikacje przydrożne, przy drodze krajowej, właśnie są usadowione na Syberii. Takie drewniane szalety. A tutaj Mirek. Jest Mirek. Mirek ze mną łapie stopa. Sobie spokojnie tam trochę szczeka czasami na mnie, trochę nie szczeka. Tutaj mamy sibirskie Lin. I sobie łapiemy stopa na Krasnojarsk, ale coś nie idzie. A co zjedliśmy? Zjedliśmy suchą zupkę chińską z azeta. Na sucho rzecz jasna, bo kubka nie ma. I w sumie chyba dobrze, bo ten kubek mały, co potrzebny jest w podróży, tak naprawdę. No, pogoda chyba też jakoś za bardzo się za dobrze nie zapowiada. Tam koleżanka w szalecie chyba zemdlała. O co chodzi? Ja też nie wiem. Jednak jestem tam, nie gdzie jestem. W każdym razie wiem, w którą stronę mam iść. Tamtą. Syberia zaskakuje, bo zupełnie inaczej ją sobie wyobrażałem. Wyobrażałem ją sobie w sposób taki zaściankowy, gdzie nie było za bardzo takich elektrowni na węgiel, czy też takich przemysłów, jak tutaj się wydobywczych różnych miedzi. Naprawdę na wysokim poziomie. Infrastruktura też zaskakuje. I to jest już grubo w połowie Rosji. Czymże jest informacja sprzedawana w mediach dla Europejczyków? Wydaje mi się, że jest to pewnego rodzaju umyślne działanie, czyli propaganda mająca na celu zniechęcić w jakiś sposób, czy też spowodować, że przeciwnik zostaje niedoceniony. Po prostu te ptaki, to wszystko, orły, jastrzębie, cudo, o tam jeszcze jest cyrk, ranger. No a ja jadę na hulajnodze, tak sobie naturalnie, tylko tyle co odpykam się, a tak się nie męczę. Jedziesz sobie, jedziesz, a tu koniec drogi. Trzeba jechać dalej. Nie, czy my tutaj nie dojedziemy? No, może my nie wyjedziemy dalej, się zastrzelam, prawda? Na premier! No, koniecznie, czerw lepszy. Teraz pod niebo dojedziemy. Dobra. O, byłoby. Ale maszyna. Dobra, jeszcze.
U ruskich wszyscy działają na spokojnie. A droga nie zawsze jest usłana asfaltem, zwłaszcza kiedy człowiek chce coś zobaczyć. Skażycie z jakiego ogroda? Kierowka? No? Kiedrowka. Kiedrowka... Sibiria. Sibiria. Chłopaków poznałem w dość nietypowej sytuacji. Mama jednego z nich zabrała mnie na stopę i zaproponowała nocleg i jedzenie. Nie mogłem odmówić. Teraz właśnie rozmawiamy na temat gustów muzycznych i zeszło na hip-hop. Oni pokazali mi swój syberyjski, ja im pokazałem swój podlaski. Tetris ile mogę? Niczego niepamiętne. Jak widać, muszą jeszcze sporo nadrobić. A teraz bujaka po niewielkim mieście, gdzieś na dalekiej Syberii. Rzecz jasna przy dobrej muzyce. Mija 5 minut, mija 10 minut, 15, no i tak pół godziny, a ja sobie siedzę przy drodze i czekam na swoje auto. Pan tutaj robi biznes i wykuwa takie cuda, róże z metalu, jakie piękne, jak precyzyjnie to robi, tutaj ślimaki, tutaj siekierka, a tutaj smok, prekrasny, pokażę w Polsce, jak i ja. Пока разогревается, давайте покажу еще кое-что. Топор. Топор, да. Лезвие смотрим, да? Да. Маю. Железо. Да. Хо-хо, прошу. И нема жодного. O właśnie. W Polsce nazywają to kowal. W Rosji torze, da? Prekrasno. Raz, dwa, sześć kół! Sześć opon typek wiedzie. Bania, po prostu bania. Tutaj na Syberii jest tyle kopalń węgla, że ja nie mam pytań. A maszyny są tak duże, jakby, nie wiem, jakiś dom jechał. A tamty pekopony wiedzie. No po prostu sztok. Ja łapnę miejscowość, która leży 600 km od punktu, w którym aktualnie się znajduję. To jest Rosja, 600 km. A szerokość Polski to 650 km. A tutaj jedna obłość, czyli jeden rejon, region, ma tyle. Po prostu Rosja to jest po prostu szok. Tutaj trzeba liczyć od miasta do miasta dniami. Że kilka dni dzieli od do miasta. Krasnojarsk. Oj, ciężko złapać. Już ze dwie godziny męczę, ale wymęczę. Syberia. A tak na marginesie. Czym jest tajga? Zatem jest to las zimnej strefy klimatu umiarkowanego półkuli północnej, obejmującej obszar Syberii i północnej części Europy,
oraz Kanady. Stanowią je głównie drzewa iglaste, brzozy, topole, osiki i olsze. A co tak wygląda? To cały czas tak budę? Po co tu nam pieniądze? To, że nową drogę zdjęli. Tak, bo wiesz, posypali na życiu. Będzie mój nocleg, ale mam piękny widok po prostu. W środku węzła komunikacyjnego, jednak słońce tak pięknie zachodzi, że nie chce mi się stąd z tego wzgórza ruszać. Wygląda jak w bajce. Pomijając te samochody, jestem przed Krasnojarskiem, 3 km. Jem jabłka. Jest przecudownie. Za mną już kawał drogi. Będę spać dzisiaj na macie, w takiej piance, na golasach, totalnie zawsze tak śpię. No i ciekawe, czy będzie wszystko ok, czy z rana wstanę i będę wypoczęty, będzie mi ciepło. Ciekaw jestem. Temperatura spadnie do 10 stopni, może trochę niżej. To będzie test. Noc była chłodna, a w Spiworze było tak gorąco, że ja po prostu nie mam pytań. Wyspałem się jak nigdy. Tak jest pięknie. Tyle. Mrówki, które dają masaż. O, trzeba się zmienić. Śpiwór zdał egzamin. Niewątpliwie. Wczoraj Kimanko było na tamtej górce i bardzo dobrze, że było na tamtej górce, bo było bardzo dobrze. Jadę do Krasnojarska ogarnąć trochę. Z panem Andrzejem przyjechaliśmy na złomowisko, gdzie kupuje się części zużywanych samochodów. Rosjanie robią dobry biznes na autach z Kitaja, czyli z Chin. Rozbierają je w ten oto sposób na części pierwsze i sprzedają kulturalnie. A auta z Chin są o wiele tańsze niż te z Europy, czyli Volkswagen, BMW, Mercedes czy jeszcze inne marki. No, ale tu są z Kitaja takie marki, że ja w ogóle ani razu w życiu nie widziałem i nie znam. Ale jadą. Szefu na wózku widłowym. Nie ma, to jak w robocie, nie wiem. Rosja w końcu. W Rosji, w Krasnojarsku, jest szafa z książkami, które umieszczają różni ludzie za darmo. I każdy sobie przychodzi, bierze książkę, ewentualnie kładzie swoją, taką, która jest mu już niepotrzebna, żeby inni mogli poczytać i odnosi z powrotem, ewentualnie dzieli się z kimś innym. Mega sprawa. Żółte beczkowozy na ulicach z dużym napisem kwas są dość powszechne. Tego typu
przedsiębiorstwa uliczne są zrzeszone w monopol. Czyli ten kwas nie jest wytwarzany przez jakąś panią, starszą babcię, czy jakieś małe rodzinne przedsiębiorstwo, tylko przez dużą firmę, która od piekarzy skupuje chleb. Na rosyjskiej drodze rosyjska nawigacja działa tak. Przez 200 km jedź prosto. Tutaj też jest cerkiewka. O, to jest typa kafe pod drewnianym zrobione, wszystko jest z drewna. O, zlewo ja miałem. Serwis zrobił. Da, da. Nazywa się Mariinsk, a tutaj idzie trasa transsyberyjska. Pociąg jedzie i przez kilka dni do Irkucka i do Władywostoku. Tony węgla. Na Syberii co jakiś czas wyłaniają się kopalnie. Tutaj akurat widzimy kopalnię miedzi, a teren kopalni jest obsypany wałami piasku, który jest, jak to się mówi, efektem ubocznym wydobywania.
A teraz trafiamy na prawdziwe rosyjskie rondo. Ziarno z szyszki, z takiej szyszki. Tutaj syropy do wódki, nalewki robić. Tak sobie spokojnie jedziemy, no i komuś się zepsuło auto. Faktycznie teraz jest lato, jednak kiedy przychodzi zima i temperatura dochodzi do minus 40, nawet 50 stopni, wtedy nie chciałbym być w sytuacji kierowcy. Przyjechałem tutaj w nocy, niespodziewanie, to się złapało. I się okazuje, że tutaj jest jezioro albo rzeka, nie wiem co to jest. Idę się pakować, już trochę śmierdzę, co tu dużo ukrywać. I gdyby ktoś zastanawiał się, jak zachować w podróży higienę, to proszę oglądać. Uwaga, orka! Nie ma to jak nocleg nad jeziorem, których w Rosji jest niesamowicie dużo. Woda czysta w większości, nie mówię o tych, które znajdują się w bliskim kontakcie z aglomeracjami, które są przepotężne, co powoduje, że ta woda jest zanieczyszczona. Ale na obrzeżach, czy w ogóle daleko za miastami, przy takich małych wioskach, ta woda jest po prostu przecudowna. I można normalnie przemierzyć całą Rosję. Kurczę, hulajnoga. Rosję tak, że człowiek zawsze będzie miał gdzie się umyć. Niektórych owadów do tej pory nie jestem w stanie zidentyfikować. Miasto na Syberii, 1000 km od Irkucka, wygląda niesamowicie socjalistycznie. Policja, milicja, mentalnie milicja, oficjalnie policja. A my jedziemy na wylotówkę, 2 km. A tutaj leci kolej transsyberyjska. Ale nie wyobrażam sobie, żebym miał przejechać taki odcinek, który zrobiłem, albo zrobię. Czyli przejechanie takiego odcinka w Rosji właśnie koleją, bo to w pewien sposób na pewno jest jakieś inne doświadczenie. Jednak jadąc autostopem ma się kontakt z ludźmi, z tym wszystkim, co się dzieje naokoło, a chcąc nie chcąc kolej nie jeździ miastami, nie zmieniasz tak często otoczenia. W kolei cały czas albo, nie wiem, siedzą ludzie, czasami się zmienią, są to pojedyncze sztuki. No w przeciągu, jak tam, jak się mówi, przy 4000 km to trochę tych ludzi będzie, jednak na pewno nie tyle, ile przy autostopie. A to jest nasionko rośliny wiatropylnej. Widać? Wiatropylnej, tak to. Które roznosi się poprzez
to zastosowanie wiatru. Bakter zasiewa się tajga. I poleciało. I tam odeszli Rosjanie, którzy jadą autostopem na Bajkał. Tam se stoją. Ja se stoję tutaj, pogadaliśmy trochę. I kto by się spodziewał? We Władywostoku ogólnie jest dom podróżnika. A inna sprawa, że w ogóle w Rosji funkcjonują 4 kluby autostopowiczów. Kluby, no po prostu szok, które zrzeszają właśnie podróżników i robią różne wyścigi, cuda niewidy, spotykają się, integracje, tak samo jak w Polsce. O, a tam psy, czyżby będą chciały mnie przeatakować? Nie lubię patrzeć na psy w Rosji, bo zawsze jak są gdzieś psy tak przy ulicy, to zawsze gdzieś tam trzaśnie jakiś samochód. A tutaj nie patrzą, tutaj jest prawo dżungli. Patrzcie. Patrzcie na sobaczkę. Nalajcie, bez przypału. Patrzcie, na kierownika biegnie. Nie, skręci. Skręci, czy nie skręci? Sobaczka, boi się, no cóż. To jest droga na Irkuck. Jeszcze 900 km. Nic nie jedzie. Tak mało aut jedzie, że aż... Która jest godzina? Jest 18:15. A my łapiemy na Irkuck. Jedno auto. Nie zatrzymało się. Cóż za niespodzianka. Szok. Ale piękno przyrody wszystko rekompensuje. Jesteś ciekaw, jak dalej wygląda Rosja? Zapraszam w kolejną sobotę o 18:00.